Oczywiście, witam bardzo serdecznie, oczywiście z tej strony Kali 209. Dzisiaj oczywiście mamy kolejny materiał z cyklu ogrodniczego. Dzisiaj się zajmiemy oczywiście szczepieniem tej oto tutaj mandarynki. Mniej więcej chcemy przyszczepić sobie tą cytrynkę do tej tutaj mandarynki. Zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie. Także zobaczmy, jak to wszystko wyjdzie. No dziś mamy oczywiście 2 marca, wtorek. Także zaczynamy, jeśli chodzi o szczepienie. Pierwsze oczywiście, co musimy zrobić, to dosyć taką dojrzałą cytrynę wziąć. Nie wiem, czy tą, no zobaczymy tą może. Oczywiście tutaj sobie musimy ją przedyskutować. Może ona nam urośnie, nie wiem. Zobaczymy, czy się uda. No powiedzmy, że gdzieś około, niestety nie widać, przepraszam bardzo, bo kamery niestety nie widać. Okej, mamy cytrynę. Korzeń możemy włożyć, bo może nam urośnie cytrynka. Już mamy włożone. Teraz mamy tą tak zwaną cytrynę, którą oczywiście będziemy szczepić. No i teraz musimy tutaj nacięcie zrobić. Jak widzimy, troszkę idzie to nacięcie. Nie, żeby to tak, byście po prostu wiedzieli, jak to wygląda. Nie wiem, czy to jest dość widoczne. Przepraszam oczywiście za tą kamerę, ale no niestety. Że to tak nie widać. Chyba jest ok, chyba jest dosyć dobrze zrobione nacięcie. Teraz sprawdzimy, jak to wygląda. Myślę, żeby mogło być. Zaraz sprawdzimy. No nie, nie może być. Momencik, zaraz wracam i zaraz to po prostu dopiłuję i wtedy po prostu włożymy. Już oczywiście jestem, mamy już napiłowane. Teraz oczywiście sprawdzamy, czy będzie pasować nam tak zwana cytrynka. Niestety problem jest tym, że ja tutaj trzymam kamerę, a nie mogę tego wbić. I to jej to. O, zobaczcie. Coś się chyba jednak udało. Jak widzimy, proszę zobaczyć. Tutaj oczywiście jest cytryna. Teraz po prostu musimy to zakleić taśmą, żeby to po prostu zabezpieczyć. I za chwilkę się widzimy. Jak widzimy, mamy taśmę. Teraz ją po prostu będziemy kleić naokoło. Tak sądzę. Nie wiem na ile, ale to na pewno tak będziemy mieli. Dobrze. Niestety będę musiał odłożyć kamerę, ale za chwilkę do Was wrócę i pokażę Wam, jak to będzie mniej więcej wyglądać. Oczywiście już jestem oczywiście z powrotem, także się udało zaszczepić tą cytrynę. Zobaczymy, czy to w ogóle wszystko pójdzie. Jak widzimy, jest oklejone taśmą. Myślę, że jest ok, wszystko w porządku.
Bardzo solidnie trzyma. Tutaj tak nie za bardzo, ale myślę, że jest ok. Dobra, teraz po prostu czekamy, aż po prostu ten. Także jeśli chodzi oczywiście o ten materiał, także zachęcam do subskrypcji kanału Kale, oczywiście na YouTube, zostawiam łapki w górę, jeśli oczywiście materiał ogrodniczy się Wam oczywiście przydał, czy też spodobał. Oczywiście, jeśli chcecie po prostu być na bieżąco, to oczywiście musicie zostawić subskrypcję i łapkę dla zasięgu. Także dziękuję Wam za uwagę. No, my myślę, że. No, przepraszam, że dziś materiał ogrodniczy, a nie jakiś tam tutorial graficzny czy czegokolwiek, ale no niestety musiałem zrobić to szczepienie, bo dziś oczywiście 2 marca, praktycznie początek wcześniej wiosny. Mówiłem, że niby za 2 tygodnie, ale dziś się pospieszyłem i niby chciałem zrobić taki materiał, żeby się może Wam przydało zrobić taki materiał. Także Wam dziękuję oczywiście za uwagę, no i do zobaczenia do kolejnych materiałów ogrodniczych, no i w najbliższym czasie też do tutoriali graficznych. Dziękuję za uwagę i do zobaczenia.